nieprzyjemnie mi się na to patrzyło. Teraz jest z nami mama Karoliny. Dzień dobry pani. Proszę dobry. Powiedzieć, jak zareagowała pani na wieść o tym, że Karolina chce dostać się do programu Big Brother? Podzieliła się z mamą tą myślą? To znaczy, myśmy oglądały z Kariną edycję niemieckie i Karina powiedziała, że w momencie, kiedy będzie Big Brother w Polsce, to na pewno się zgłosi. Pierwszego dnia, kiedy pokazała w telewizji się reklama, że właśnie można się zgłaszać, pisać listy, adres, nie? To następnego dnia zrobiłyśmy zdjęcia, ja robiłam te zdjęcia zresztą. No i szybko listy motywacyjne i tak było. Zadowolona pani była od razu? Tak, ja jestem raczej otwarta na życie. Specjalnie dla pani przygotowaliśmy specjalny taki, właściwie wyjątkowy materiał, którego na pewno nie widziała pani wcześniej. Jak Karolina zareagowała na wieść o tym, że dostała się do polskiej edycji programu Big Brother? Karolina, wielki brat ma dla ciebie wiadomość. Od marca zamieszkasz w domu wielkiego brata. Karolina, czy ten program zmienił twoje życie? Czy dzisiaj możesz to powiedzieć? Tak, o 180 stopni. A liczyłaś na to, wchodząc do programu Big Brother, do domu wielkiego brata? Raczej tak. Wiedziałam. Karolina, zaraz po tym, kiedy dowiedziałaś się właściwie o tym, że dostałaś się do edycji programu Big Brother, właściwie wsiadłaś do limuzyny, podjechałaś do Sękocina, zamknęliśmy cię w domu wielkiego brata, wtedy wchodziłaś do domu wielkiego brata z Piotrkiem Lato. Polubiliście się od razu? Chyba tak. To znaczy, nie mieliśmy za dużo kontaktu. Piotrek nie miał prawie z nikim za dużo kontaktu na początku. Na początku. Mhm. Ale raczej tak, nie czuliśmy do siebie jakiś. Nie wiem. Ja pamiętam, jak ciebie wprowadzałam do domu, że byłaś trochę oszołomiona. Przypomnijmy sobie, jak przebiegało to wprowadzanie Karoliny do domu wielkiego brata. Są! Machacie znajomym, a my liczymy. 5, 4, 3, 2, 1. I machamy całej Polsce. O, o, cześć. O. Cześć. A papierosy. Dobra. Jestem tutaj gości, ja potrzebam. Cześć. Tak, dobra, my się przywitamy. Śmiało wchodź. To już jest wasze. Znaczy, co z gospodarze, witamy serdecznie. Cześć, słuchajcie, porozbierajcie się i chodźcie. Ja nie mogę wejść, bo tu nie wolno palić. Tak. Gosia. Nie, my Karolina, cześć. No Gosia, musicie znać, bo... Piotrek. Cześć, bo musisz pokazać. Jarek? No, Piotrek. Miło to wspominać? Tak, miło. Kto zrobił na tobie najlepsze wrażenie wtedy? Na samym początku? Mhm. Grzegorz. Jednak, tak. Od razu. Co ja mam zanotowane, że zaiskrzyło między wami. To był taki właściwie moment, kiedy my po raz pierwszy wyłapaliśmy to. Dokładnie, 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, o godzinie 16:15. Proszę państwa, wtedy narodził się romans, który potem z zapartym tchem śledziła cała Polska i to przez wiele, wiele tygodni. O, ona dzisiaj jest coś z tego. Ona po prostu jest kobietą sukcesu. Ona się cieszy ze swojego sukcesu. Ja sobie akcję z od razu. A wy co? Dobrze, dobrze, nie przerywaj. A to tylko jest gra wstępna. Kurde, głowa tak. Ja sobie szybko z moim sukcesem. Ten trochę podtekst erotycznego prowadzić, a mnie... Wprowadzaj, wprowadzaj nam się. Ale kogo sobie podoba? Łosia w ten podtekst sobie Łosia, czy tak rzucany w powietrze? A może chciałbyś zastąpić Łosia. Co, co? Jak się to powiedziała? Chciałbym zastąpić Łosia. Mogę się przebrać w skórę Łosia. Mogę wskoczyć w skórę Łosia. Ale ona nawet tego od ciebie nie chce, cielaku. A co ona chciała? Skacz. Kamery! Barwa na nasze mikroporty.
A może chciałbyś zastąpić Łosia? Jak to było, Karolina? No, musiałam go w końcu jakoś zaczepić. Zwróćcie ja się zaczepić, tylko cały czas widziałam, zaczepiałaś. No, ale na początku, on ciebie też. Na początku nie zdawał sobie chyba sprawy z tego, że ja się nim interesuję i dlatego musiałam zainterweniować. No tak, zrobiłaś to bardzo przebojowo, muszę przyznać. To, tak jak powiedziałam, romans, którym interesowała się cała Polska i dalej się interesuje, ale wrócimy do tego już za chwilę, po przerwie reklamowej. Witam serdecznie po przerwie w programie Big Brother Rodzina i Przyjaciele. Dzisiaj naszym gościem jest Karolina Pachniewicz. Przed przerwą mówiliśmy... mówiliśmy o romansie Karoliny i Grzegorza. Ach, co to był za romans, chciałoby się powiedzieć. Romans, na który patrzyła i patrzy dalej cała Polska. Czy myślisz, Karolina, że gdyby nie fakt, że byliście zamknięci na pewnej ograniczonej przestrzeni z Grzegorzem, czy w innych okolicznościach ten romans też by się zawiązał? Nie wiem. Gdybyście się spotkali w dyskotece, dajmy na to. Na pewno zwróciłabym na niego uwagę. W twoim typie? Tak. Ale nie wiem, co by z tego wyniknęło. Karolina, dlaczego Grzegorz tak ci przypadł do gustu? Jego sposób bycia, jego nastawienie do życia, jest otwarty na świat. Jest podobny do mnie, chyba z charakteru. Mhm. Fajnie tańczy. Tak, fajnie tańczy. To prawda. Proszę państwa, zapraszamy teraz. Przez te drzwi przejdzie Grzegorz Mielec. Chciałam dokończyć, chciałam cię przedstawić, ale oczywiście widownia, szczególnie żeńska część, jak widziałam, już nie dała mi dojść do słowa, od razu zaczęły się brawa. Chciałam powiedzieć, że jesteś Romeo polskiej edycji Big Brother, przynajmniej tak ciebie nazywają. Słyszałeś o tym? Na początku miałem się chyba wcielić w rolę Łosia, ale wcieliłem się w Romeo, więc w której roli jestem lepszy, Karolinka? W Romeo. A. Jednak. Grzegorz, słucham. Skoro teraz mam was tutaj oboje, nie mogę nie zapytać. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy takie tylko zauroczenie? A może przyjaźń czy kochanie, parafrazując Mickiewicza, jak to było? Na początku na pewno zauroczenie, bo zauważyliśmy się siebie tam w środku, a teraz cały czas to się przeradza chyba w coś więcej, bo mamy więcej czasu dla siebie po wyjściu, lepiej się poznaliśmy. Dalej robisz masaże, Karolinę? Oczywiście, z przyjemnością. Podobno jestem całkiem dobry. Tak twierdziła cała żeńska część programu. Lata praktyki. Dobre masaże robi? Bardzo dobre. Dobrze, może kiedyś się uda mi umówić na taki masaż. Proszę państwa, z nami jest, przypominam... mama Karoliny, którą chciałam zapytać, jakie to uczucie obserwować romans swojej bardzo młodej, jakby nie było córki, no może nie romans, ale takie rodzące się uczucie na ekranach telewizorów, wiedząc, że cała Polska to obserwuje. To znaczy normalnie, ale Karolina tych romansów to już trochę przerobiła, także już ja też mam wprawę. Proszę bardzo, to znaczy? Może no, coś bliżej, jacyś... ileż tych romansów było? No, było takich trzech bardzo fajnych chłopców w jej życiu. Ale Grzegorz chyba przez chwilę się poczuł trochę nieswojo, także uspokójmy go. No, na pewno też ma na koncie coś tam. Karolina weszła do domu Wielkiego Brata, oczywiście, żeby przeżyć wielką przygodę, ale także, aby wygrać 500 tysięcy złotych. Zamiast 500 tysięcy złotych przeprowadziła narzeczonego. Czy to dobra zamiana? Karolina nigdy nie szła po pieniądze, to jest na pewno, a Grzegorz jest okej. Czyli narzeczony się przyda w domu, krótko mówiąc. Dokładnie. Jest tak? Karolina, oprócz tego oczywiście, że bardzo szybko nawiązała romans z Grzegorzem, miała także tak pewną niemiłą sytuację zaraz na początku, kiedy zamieszkała w domu Wielkiego Brata. Było to spotkanie z gryzoniem. Przypomnijmy, jak ono przebiegało, bo Wielki Brat był niezwykle zaskoczony reakcją Karoliny na szczura w ogródku. Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko, chodźcie, zobaczcie. Ale taki jebitny. Zobacz, widzisz go? Jak odpuszczę, że nie robię na podwórka, tu go złapiemy i go uczymy. Nie, cała to nad odcina. Ale która? Patrzcie na dolną okienko po lewej stronie. Tak, jest, faktycznie. Kurde, ty! Jaka myśl? Ale świetny!
Dzień dobry. Witam. Chodzi o to, że tam jest jakiś szczur i w ogóle i ja się strasznie boję takich rzeczy. Ja po prostu nie chcę, żeby on tam był. Ja mam taką wielką prośbę, żebyście go po prostu jakoś wytępili. Okej? Okay? Okej, okay, nie bój się. Rzeczywiście aż tak boisz się gryzoni? Po prostu panicznie się boję szczurów, myszy i naprawdę to nie były jakieś takie sztuczne łzy. Naprawdę się przestraszyłam. Po prostu cały czas wydawało mi się, że on może zaraz wleci do domu i mnie zaatakuje. I cały, i po prostu bardzo mnie zestresowała ta sytuacja. To ja mam dla ciebie takiego no nieprawdziwego szczura. To są takie małe szczurki, myszki właściwie, Karolina. Dziękuję. Myszki, żebyś się zaprzyjaźniła. Żebyś się zaprzyjaźniła z gryzoniami. Naprawdę nic strasznego ci nie zrobią, przynajmniej te to na 100%. Dobrze, odstawmy to okay. W takim razie. To możesz zabrać oczywiście do domu. Dostałam ostatnio kotka od fanów i no mój kotek niedługo te myszy będą u ciebie w domu, coś czuję. Myszkami. Znana jesteś też z pewnych kontrowersyjnych, bardzo odważnych poglądów. Do historii już właściwie przeszła ta słynna rozmowa w salonie. Nie wiem, czy wiesz, o której rozmowie mówię, a więc posłuchajmy. Może naprawdę, to jest teraz obrzydliwe, co ja mówię, nie powinnam tego głośno wymawiać, nie? Ale po prostu ja tak to czuję. W zasadzie chłopak zagadał ze mną na dyskotece i poprosił mnie o numer telefonu, nie? Co powiedziałaś? No jakoś tak chciałam go najpierw spławić, a później mówię, dobra, mogę dokończyć tą opowieść? Mhm. I poprosić o numer telefonu. I ty udałaś ten numer. Aha. I on wyciągnął komórkę i chciał sobie wpisać. Jak zacząłeś tą komórkę, to pomyślałeś tak sobie, boję się, frajerze. Nie. Prawie. Po prostu było coś takiego, że on mi poprosił o ten mój numer telefonu, wyciągnął komórę, a ja patrzę. A to Alcatel. No. A ja patrzę. No dobra, dałam mu ten numer telefonu, nie? Ale powiedziałaś, nie dzwoń mi z tego Alcatela do mnie. To byś pożyczył kolegi przyjął kartę i za to z porządnego telefonu. Telefon, słuchaj, Sebastian. Nie wiem, co? Słuchaj. A ja myślałam, że się normalnie przyjmują. Nie, ale to się okazało, tak jak wyczułam. Jak się spotka, bo się umówiłam z tym chłopakiem, rzeczywiście, bo mówię, daję rurkę, że mu a nie jestem szansę. Tak, dałam mu szansę. To się okazało, przyjechał po mnie rozkrakotanym maluchem. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Jak on mógł to zrobić, ty? Taki... Ale to nie o to chodzi, tylko o to, że już nawet po głupim telefonie można poznać, jaki to jest. Jak mi się wydaje. O. Karolina, czy rzeczywiście po modelu telefonu można rozpoznać faceta? Nie, absolutnie nie. Których mam unikać? Może dasz mi radę w takim razie? Nie, były to żarty. Chyba każdy zrozumiał, że były to żarty. Ale wierzę jednocześnie, że wszystko, co mówiliście w domu Wielkiego Brata, było przez 24 godziny na dobę rejestrowane. Oglądała to cała Polska i mówiąc to, zdawałaś sobie sprawę, że to może nie przysporzyć ci sympatyków? Tak, ale po prostu... Nie sądziłam, że tak dużo ludzi weźmie to tak poważnie i naprawdę tak bardzo, nie wiem, mnie znienawidzi za to wręcz. No, może nie mówmy o nienawiści aż tak, ale żałujesz, że po to powiedziałaś, czy dzisiaj powiedzmy, gdybyś już wiedziała, jak ten program jest realizowany, czy zrezygnowałabyś z tych słów? Na pewno. Jednak? Tak. Zapytam zatem twojej koleżanki. Zapytam twojej koleżanki, ponieważ wiem, że znacie się od bardzo dawna, od wielu lat. Jaka jest Karolina tak naprawdę? Czy jest taka sama jak w domu Wielkiego Brata? Tak, jest taka sama. Znaczy może na początku była zestresowana, wiadomo, emocje, ale ogólnie jest taka sama na początku po wejściu. Ale jest otwarta, wesoła, łatwo zawiązuje kontakty.
Powiedz mi, czy rzeczywiście Karolina wyznaje takie zasady, jak to, o czym mówiono, prawda, że poznaje mężczyznę po modelu telefonu komórkowego? Na pewno nie raz byłyście na dyskotece i, jak to się mówi, obserwowałyście mężczyzn i mówiłyście, no ten to godny uwagi, a ten nie. To jak to jest? To jest tak, że praktycznie, no może nie każda, ale większość dziewczyn w naszym wieku ceni sobie marki, czy to samochodów, czy ciuchów. Karolina się z tym nie kryje, że jej na tym zależy i ja nie uważam, żeby to było coś złego. Proszę Państwa, ale jednocześnie myślę, że był taki moment, że może Wasza przyjaźń nawet była zagrożona, bo w domu Wielkiego Brata pojawiła się Patrycja Strzemiecka. Patrycja się pojawiła w domu dokładnie 18 kwietnia. I tam między dziewczynami zaczęła się rodzić taka typowo babska przyjaźń, ale nie od razu. Byłaś trochę zaniepokojona tą przyjaźnią, że zabierze Ci Twoją przyjaciółkę? Nie jestem zazdrosna. Ani trochę. A więc zobaczmy. Ale macie! Cześć! Alicja? Cześć, Patrycja! Cześć! No, on też taki wiesz, sympatyczny. No, ona taka drętwa, nie? No, fajna w sumie, ogólnie fajna. Ale co Grześ robi, to jest dopiero ciekawe. Czy bardziej chciałaś się tutaj dostać przed, czy teraz, jak to się zaczęło? Twój Grześ. A widziałeś, jak patrzyła na nią? Co? Widziałeś, jak patrzyła na nią? Na kogo? Na tą Patrycję. Nie, poważko. Ja zostałem świrem, by kurde. Piotrek. Nie widziałaś? Proszę cię, nie wygaduj głupoty. Jakie proszę? Słuchaj, ja dostałam wybrana do podstawowej dziesiątki. Okej? Okay? No, to jest lepsza, nie? Jerzy, komu ci się ustawiłaś, nie? Pamiętasz ten dzień, kiedy Patrycja Strzemiecka weszła do domu Wielkiego Brata? Tak, doskonale pamiętam ten dzień. Był to też dzień, kiedy Picia nas opuścił. Mhm. Nie poczułaś chyba od razu sympatii do Patrycji, prawda? Nie, tak nie było zupełnie, tylko po prostu ja byłam bardzo zła na to, że Wielki Brat kazał Picie opuścić dom i dlatego może tak nie przyjęła mi tak od razu tak bardzo przyjaźń, ale tylko z tego powodu, że no, nie pocieszyła mnie tym. Ja myślałam, że Piotrek wróci, a ona w tym momencie nie była żadnym pocieszeniem dla mnie. To jest dosyć zrozumiałe, bo straciliście przyjaciela, w związku z tym to zastępstwo wydało wam się nieadekwatne trochę, ale wiem, że ta przyjaźń potem bardzo dobrze się rozwijała, przynajmniej w takich babskich ploteczkach bardzo się widziałam, dogadywałyście, a więc dzisiaj specjalnie dla ciebie Patrycja Strzemiecka. Patrycja, sama Karolina powiedziała o tym, że nie od początku zapałała do ciebie jakąś sympatią szczególną. Rzeczywiście przypadła ci trudna rola, bo zastąpiłaś niejako Piotrka Lato w domu Wielkiego Brata. Jakie wrażenie na tobie zrobiła Karolina z kolei? Znaczy, ja Karolinkę polubiłam od razu. Nie mam jej za złe tego, że na początku może miałam jej za złe to, że weszłam do domu, ale później się bardzo zżyłyśmy, także było okej. Okay. Dokładnie. Nie, no, ja rzeczywiście jestem takim młodym buntownikiem trochę i kiedy Picia odszedł, wszyscy powiedzieli, że się nie przywitają i będą na początku bardzo oskli. A co się stało? Oczywiście w tym momencie wszyscy się przywitali, a jako jedyna powiedziałam nie, że nie chcę być od razu taka otwarta. Ja na niej wymusiłam w każdym razie to powitanie. Bez przesady. A co było taką rzeczą, powiedzmy, która was może trochę bardziej połączyła? Na jakiej płaszczyźnie znalazłyście wspólny temat? Znaczy, mała różnica wieku. Dokładnie. Chyba. No i takie właśnie damskie pogaduszki, ploteczki. Proste ciuszki, paceci. No właśnie. Takie kosmetyki. A tak, właśnie. No tak, tak, dziewczyny sobie właśnie lubią o tym pogadać. To prawda, nawet zaczęłyście sobie plotkować na temat pozostałych dziewczyn w domu Wielkiego Brata. Ups. Tak to właśnie było i zobaczmy teraz ten fragment. Proszę chwilę. Pronto! Zawsze, jak będzie taka sytuacja, że będzie jeden albo drugi coś na mnie gadał o tobie, to mi powiesz. Ale
nie ma takich sytuacji, dlaczego? No tylko cię uprzedzam. Fajna to Monika? Ona taka dla mnie dziwna była. Ona taka, na początku no, myślałam, że będzie inna, nie? Znaczy ona była taka spokojna, przestraszona i taka, wiesz, taka... Myślałam, że ona będzie taka skromna i w ogóle, nie? Aha. A szczerze, ona miała męża i tak dalej. Ale właśnie, a później tak się okazywało, że ona taka była, taka wiesz, rozwydrzona strasznie i ten, i często niezadowolona, że jej wiecznie nudno, bo tak, że miała też swoje pozytywne strony, ale tak, mi tam ona pisała. Ja w ogóle nic z nią nie trzymałam. Pan cały czas Gośka i Monika i Manuela chodziły razem. Tworzyły, wiesz, swój ten, jak to się nazywało? Kółko gospodyń wiejskich. Kto był w kółku gospodyń wiejskich? Monika, Manuela i Małgosia. Zgadzacie się, rozumiem, w tej opinii. Tak. Dziewczyny, takie damskie przyjaźnie bardzo pomagają w sytuacjach, kiedy w naszym życiu zaczyna się dziać coś nie tak. Zawsze jest ta osoba, z którą się można podzielić jakąś przykrą wiadomością albo tym, co dzieje się niedobrego w naszym życiu. Jaki był dla ciebie najtrudniejszy moment w domu Wielkiego Brata podczas tego czasu, kiedy tam mieszkałaś? Najtrudniejszy moment było dla mnie odejście Grzegorza. Zobaczmy, jak bardzo wtedy płakałaś. Grzegorz, zostałeś decyzją widzów zaproszony do wyjścia. Twój czas dobiegł końca. Masz minutę. Zostań się, żoną. Dokładnie 29 kwietnia. Karolina, jak obserwowałam twoją twarz, kiedy siedziałaś na sofie, usłyszałaś decyzję widzów, którą przekazał Grzegorz. Wyglądało na to, że byłaś zupełnie zaskoczona tym, że jednak Grzesio odchodzi z domu Wielkiego Brata. Tak, bardzo mnie to zaskoczyło. Myślałam, że jednak Grzegorz jako młody chłopak bardziej przemówi może do telewidzów, a jednak okazało się, że przegrał ze zwycięzcą tego programu. Ale zaraz potem, w zasadzie, ty podjęłaś decyzję o odejściu z programu Big Brother, tym razem dobrowolnie, a nie decyzją widzów. Zobaczmy, co powiedziała Karolina Wielkiemu Bratu podczas swojej wizyty w Pokoju Zwierzeń. Witam. No, witam. Jak się czujesz? Dziwnie. W sumie, znaczy, jeżeli chodzi o niego, to tak naprawdę, to, znaczy i tak podjęłam decyzję, już dawno podjęłam decyzję, że chcę wyjść. To nie jest tak, że to dzisiaj i przez niego oczywiście, chociaż chcę wyjść, po prostu jest mi smutno, że Grzesi wyszedł, po prostu ja mu życzyłam, żeby został jak najdłużej, żeby się jeszcze dobrze pobawił i życzyłam mu, żeby wygrał. W sumie nie wiem, dziś nie wiem, tak naprawdę to się tak nawet tak strasznie egoistycznie zabrzmi, ale mi będzie teraz łatwiej, jeszcze łatwiej nawet wyjść. Ale po prostu jest mi smutno, że on przegrał i tylko dlatego płaczę. I tak 30 kwietnia Karolina Pachniewicz postanowiła wyjść z domu Wielkiego Brata. I jak to było? Wyszłaś jednak z tęsknoty za Grzegorzem, chciałaś być z nim, czy wyszłaś, tak jak powiedziałaś później, że byłaś tak bardzo ciekawa, co jest na zewnątrz, co się dzieje na zewnątrz, że musisz obejrzeć to wszystko? Dla mnie nigdy mężczyźni nie byli najważniejsi w życiu, zawsze byli, na razie są miłym dodatkiem, ale... O, i to jest bardzo piękny tekst i tym tekstem skończymy tę część programu. Widzimy się proszę.
Państwa już za chwilę po przerwie reklamowej, ale wracamy do tego tematu z pewnością.